like when the mind is trying to find a solution from every perspective, and it's so tangled, so much, like so many varieties, and at some point it's like making a circle and freaking out. So it's like a surrender, and so this don't know, right? And you said something that if this don't know is the best solution, and this will later on, if we practice and we make this exercise of this don't know, then we can use it. Can you somehow say more about it, how to use this don't know properly in the right moment as the best solution for the problem? Chciałbyś przetłumaczyć swoje pytanie? Rozmawialiśmy z chłopcami trochę na temat tego, że mam taki problem, że kiedy mam jakiś taki głębszy problem, jakąś głęboką rozkminę, to jakby umysł docieka z tak wielu stron i bierze pod uwagę tyle możliwości, że ostatecznie jakby robi się takie jedno wielkie koło z tego też tak pomieszane i jest poddanie się w końcu takie już. I poprzednio mi powiedziała, żeby tego poddania, tego nie wiem, użycie to jest właśnie najlepsze rozwiązanie. Później w danym momencie, jak trzeba wykorzystać, jak przychodzi ten moment rozwiązania tej sytuacji. No i właśnie, żeby trochę tak rozwinąć to. So, would you mind if I ask you how you resolve your problem right now? Czy pozwolisz, że zapytam, jak w tej chwili rozwiązujesz ten swój problem? No. nie pozwolę. No, ty do. Okej, nie. No, just without. Yeah. Yeah, but this is. Oh, but this is it. Yeah. This is so obvious. It's like a twist. If it's so obvious, then what? No, it's just like a twist. I thought you were going to say some story or something. Yeah, wait, but first I want to resolve your problem right now. So what, how can you resolve your problem right now? Powiem tą historyjkę, ale najpierw ty powiedz, jak możesz rozwiązać swój problem w tej chwili. Ale komitę suicide. I to rozwiąże moje problemy. Fighting with your don't know. Walcz ze swoim nie wiem. On walczy z. Walczysz ze swoim nie wiem. You fight with your don't know. Zwalczasz się. Walczysz z. Like I'm doing this actively? Yes. Aktywnie to robię? Yeah, many witness here. Tak, jesteśmy tego świata, świadkiem. So this is like you know, like, and we somehow is coming up and is asking, you know, let me do it something, And then we say no, I am going to commit suicide. I to nie wiem, podnosi się i tak pojawia, a my z nim walczymy i spychamy. I ona mówi, pozwól mi coś zrobić, zdziałać, a ty mówisz, nie, wolę popełnić samobójstwo. It's of course joy, but to rzeczywiście żart. But that's how we somehow, you know, avoid, ignore. A to w ten sposób unikamy właśnie i ignorujemy. And don't listen. Nie słuchamy. And treat as something small, not important. I jakby bagatelizujemy to jako mało ważne i małe. And we would accept everything, including suicide, but not this little, but very strong voice. I być może zaakceptowalibyśmy wszystko, łącznie z samobójstwem, ale nie to takie małe, ale silne.
this internal power. We just don't let it be. We don't let it be. To jest wewnętrzna moc, a my nie pozwalamy jej istnieć. So that's I'm not saying you are not you are doing this constantly, but that's you know, that's an example, you know, in the one moment we try, then we try another moment, and then we try another moment. So we start from this, you know, and then we return, we kind of switch our thinking on computer and we go to the before thinking possibility, which is wild and big. Nie robisz tego cały czas, tylko od czasu do czasu. Raz pozwalasz, raz odpuszczasz i tak dalej. Więc to takie zwykłe uderzenie, to jest taki moment, kiedy jakby zamykamy jakby to nasze, ten nasz myślący komputer i otwieramy się na to takie wielkie, wielką taką możliwość. Ale but the question is why we avoid it, why we don't let it be? That's the question. Ale pytanie brzmi, dlaczego tego ignorujemy, unikamy tego i nie pozwalamy temu istnieć? Is our habit, is our habit, because we all may sometimes know this, you know, this like limited choices, you know, so we get, you know, this past experience, we try to resolve situation by using past experiences. To jest nasz nawyk i to jest trochę tak, że mamy, czujemy, że mamy tylko ograniczoną liczbę wyborów i używamy tych starych metod, by rozwiązać obecne sytuacje. We listen, you know, others, you know, how they would resolve our problem. Słuchamy albo innych, jak podpowiadają nam, byśmy rozwiązali swój problem. But this is very close friend, which is always with us, is usually not heard. A ten bliski przyjaciel, który jest w nas, nie jest słyszany. But this is nothing to worry about. We just train our ability to open to this, you know, true self. Ale to nie jest nic strasznego. Po prostu też trenujemy tą umiejętność, by otwierać się na samych siebie. I said about some story, I already told this story many times, I kind of like this story, it's about Milarepa, but I try to make very short. Lubię tą historię o Milarepie, to ja sobie jednak skrócę trochę. So he was, you know, like somehow very developed yoga student long time ago. Zaawansowany uczeń jogin. And decided to go for 3 years of very strict solo retreat and closing himself in the cave, and then was kind of narrow and then very small. Poszedł na 3 lata na odosobnienie w wąskiej jaskini. And then he decided to, he had some probably instruction from his teacher and decided to do this long retreat. Otrzymał instrukcję od nauczyciela i zdecydował się na drugie odosobnienie. So he wasn't actually any Zen student, any Zen, you know, like practitioner. To nie był uczeń Zen. But the interesting thing is that not only Zen, you know, practitioners, but all of us have this, you know, ability. Otherwise, we wouldn't start practicing Zen. Already when we come to first time to Zen center, already we have this, you know, big question. We just don't know. Wszyscy ludzie mają taką umiejętność, by nie wiem, odnaleźć w sobie to wielkie pytanie. Nie wiem. So this Milarepa, he was, you know, like sitting, probably doing some, you know, like techniques, and then the small like demon appeared, very small creature, not very nice posture, very like kind of not pleasant. Milarepa siedział wykonując swoje techniki oddechowe i nagle pojawił się malutki demon o takiej dość paskudnej posturze. Niemiły. And even looking to this demon wasn't very, you know, very nice feelings, but you know, but he also he was like making a bit noise and then was turning around and kind of want to grab some more space. Nawet patrzenie na niego było nieprzyjemne. Tymczasem on tak poruszał się i latał tu i tam, zajmując coraz więcej przestrzeni. So Milarepa said to him, what are you doing here? And then
just go. You know, find another space, find another place. Milady odpowiedział, co ty tu wyprawiasz? Weź idź, znajdź sobie jakieś inne miejsce. Then this demon upon hearing Milarepa, it kind of grow, became bigger, kind of get more energy. A demon, usłyszawszy te słowa, nieco urósł, bo dostał energii. Then this Milarepa said, oh, wow, you know, I am kind of advanced yoga student, so I cannot do it, I will do it. Ja jestem zaawansowany jogin, nie mogę się tego załatwić, zrobię to. So he said, I know this mantra, I think will work. Znam mantrę, która zadziała. I don't know the kind of mantra, but you know, he started to, you know, practice to, you know, to, this practice was this demon disappear, so he was repeating mantra and closed his eyes. Mantra, ale Milarepa zamknął oczy i powtarzał mantrę, by demon zniknął. Then he opened his eyes and the demon became even bigger. A po tym, gdy otworzył oczy, odkrył, że demon jeszcze bardziej urósł. So then he said, oh, this is not working. So I'm just deep breathing, and I just don't move. I will not move. Just breathe in and breathe out. Kurczę, to nie działa. Chyba po prostu zagłębię się w głębokim oddychaniu, wdech i wydech. Then when he opened eyes, then demon was almost, you know, like almost feeling whole the cave. So he's very, very big. Ale kiedy otworzył oczy, odkrył, że demon wypełnia w tej chwili bardzo, właściwie całą przestrzeń, jest bardzo duży. And that make Milarepa very he felt very uncomfortable, and somehow he felt his anger, maybe first hard time in his life. If I'm just not gonna to make it with this. Poczuł się bardzo źle i być może po raz pierwszy w życiu poczuł złość, że nie radzi sobie z tą istotą. And then you know, then these feelings got him very, very deeply, and then somehow very much upsetting him, and then he got no idea what to do. Uczucie te wniknęło w niego bardzo głęboko, a on nie wiedział, co zrobić. And completely his mind was completely blank, and then completely just was kind of with these feelings and with complete, like we say, don't know, complete no idea what to do, complete don't know. Czując to zdenerwowanie, zaczął jakby spoczywać w takim całkowitym poczuciu, że nie wie, nie rozumie, i pozwolił sobie na to, pozostając w kontakcie z tym, co jest. And then when he opened somehow, you know, his eyes, also his body and his mind got open. A gdy otworzył swoje oczy, otworzyło się też jego ciało i umysł. And then automatically had this very strong feelings that he really don't mind. He really doesn't mind, you know. And he was somehow without any, you know, like avoiding any distraction, and you know, just it's okay, you know, if he's here, this demon. I równocześnie odkrył, że nie przeszkadza mu to, że jest całkowicie otwarty na to, co się dzieje i na obecność tego demonu. Then somehow this demon disappear. I wtedy ten demon zniknął. So this is my story about when you said, you know, like many ideas, you know, like conception, and then way how we deal with the situation, analyzing, and then using techniques. To jest moja historyjka o tym, jak używanie różnych metod, nawet różnych technik Zen, analizowanie. When we really don't open our mind, and we completely, you know, still are searching, and then still, you know, making, then is somehow getting
to the point when we really give up. I takie, nie wiem, próbowanie różnych rzeczy ostatecznie prowadzi nas do punktu, gdzie się poddajemy. And then that's my story of not Zendono. To jest moja historyjka nie Zenowskiego, nie wiem. Which is proof we all have this. Która jest i tak prawdziwa, bo wszyscy to mamy.